Dobra, widzę, że jest tu jakaś ścieżka. Musimy uważać, bo gorsy tak kują jak diabli. A jak nie gorsy, to pełno tutaj malin. No, idziemy ciutku. Chodź. No, idź. Nie stój tak. Bo im dłużej stoisz, tym bardziej ten. Tym bardziej cię kuje. O, jest tu jakaś ścieżka. O, właśnie ten. W lecie tego tak dobrze nie widać, bo jest pełno liści i wszystkiego. A teraz jeszcze trawa nie urosła. Maliny jeszcze nie mają liści. I widać, że coś tu można połazić. Ciutku, co ty tam wąchasz tyle? Co ty tam tyle wąchasz? Chodź tutaj. O proszę, tutaj się da zejść. No akurat tutaj się nie da, ale... Hu, 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 jak ściana. Ale obejdziemy naokoło. No. Patrz, czutek. I widzę, że nie tylko my tutaj chodzimy, bo krowy tutaj też są. Oj, ale jak one tutaj chodzą, to ja nie mam pojęcia. Panie. Chodź, czutek, pst. Chodź tu. Czutek. Im bardziej ze mną walczysz, czutku, tym gorzej dla ciebie. Wiesz o tym? Mój przyjacielu mały. O. I patrzcie, jesteśmy na jakimś cypelku. O kurcze, proszę bardzo. Jakby się człowiek postarał, to zejdziemy tam na sam dół. Co ty na to, czutku? Myślisz, że to dobry pomysł? Próbujemy? Tylko, że później się trzeba będzie wspinać do góry. Ha! No i taka oto sytuacja. Tam wszędzie są ścieżki. Widzę, że krowy se dają rady. Jakby się postarał, to naprawdę, jak człowiek by wyszedł rano, to można to wszystko tam pozwiedzać. Te piękne, piękne skały wystające jak palce do wody. A może się okazać, że się tam gdzieś da zejść w dół. To już był w ogóle czad. Patrzcie, widać stąd mój budynek sąsiadujący z tym, w którym mieszkam. I widać zjazd do White Pebble Beach. I widać tą drugą skocznię narciarską, gdzie ostatnio chodziliśmy z czółkiem. I widać też ten kawałek ścieżki, który filmowaliśmy dzisiaj. Ten, który jest prawie nad samą przepaścią. Pięknie, co? Ale lundy dzisiaj ładnie widać. Jeszcze nie tak super ładnie, bo najfajniej to ją widać, jak tutaj jest tak ciemno, a tam jest nad wyspą jest jasno, jak jest nasłoneczniona. Wtedy jest taki śmieszny efekt, wydaje się, jakby była powiększona. Teraz prawdopodobnie widzicie ją dosyć malutką. Dobra, idziemy dalej. Idziemy sobie do góry już chyba, bo już trochę jesteśmy na spacerze. Widzę, że czułek już ledwo dycha.